W studiu witam pana Michała Jaworskiego, wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. To projekt, którym zajmuje się od jakiegoś czasu rząd. Zajmuje się od jakiegoś czasu, bo tam na różnych etapach następują, odkrywane są różne kontrowersje i następują różne zmiany. Kolejny raz rząd ma się zająć ustawą za 10 dni. Po tym, jak twórcy protestowali, minister Boni zmienił część zapisów i wydawało się, że sytuacja jest załagodzona. Tymczasem mamy kolejny protest. Znaczy, trzeba powiedzieć, że prace nad tą ustawą trwają już kilka lat, praktycznie około 5 lat. I można powiedzieć, że technologia ucieka cały czas, a prawo nie jest w stanie nadążyć i żyjemy cały czas w sytuacji prawnej opisanej tak naprawdę w 2002 roku, czyli wszyscy doskonale wiemy, że to wtedy ten świat wyglądał inaczej. To co, tę ustawę trzeba napisać od nowa w ogóle, nie poprawiać poszczególnych nie, zapisów? Aż tak nie. Myślę, że jesteśmy już dostatecznie blisko, żeby ta ustawa przyjęła już ostateczną formę, trafiła pod obrady rządu, a następnie została przekazana do Sejmu. Natomiast pewne rzeczy, które widzimy w tej chwili, co się dzieją w internecie, jak mają się rzeczy związane z ochroną własności intelektualnej, jak przedstawia się gospodarka, no to tutaj rzeczywiście mamy cały czas dyskusje pomiędzy różnymi środowiskami. No i rzeczywiście w tej chwili też, zresztą nie bez kontrowersji, został usunięty artykuł 12a, to już tam wszyscy, którzy już, wokół tego pracują, to już wiedzą, o co chodzi. Słynny artykuł, możemy powiedzieć tym, którzy nie pracują wokół tej ustawy, chodziło o wyszukiwarki internetowej, to co zrobić w sytuacji, jeżeli ta wyszukiwarka odnosi się do jakiejś pirackiej strony. I zwolnienie z odpowiedzialności, gdyby się okazało, że taka wyszukiwarka wskazuje wprost do materiału, który narusza prawa własności intelektualnej. Natomiast pozostał jeszcze bardzo poważny problem, który jest związany z procedurą wskazywania takiego materiału, który gdzieś narusza czyjąś własność. I dotychczasowe prawo mówi o tym, że jeżeli tego typu sytuacja się zdarzy, to wówczas ten, który jest właścicielem praw, może do takiego serwis providera, czyli do takiej firmy, która świadczy usługi, zwrócić się z notą, mówiąc: słuchajcie, tu jest taki materiał, ten materiał jest nielegalny, bardzo proszę o usunięcie. I ile teraz jest czasu na to? Jest to opisane jako bezzwłocznie. Co to znaczy? To jest pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Nie jestem prawnikiem, żeby móc wypowiadać się, zwłaszcza w świetle orzeczeń. A jaka jest praktyka tego bezzwłocznie w tej chwili? Bardzo różna, ponieważ to zależy od tego, jak reagują na to firmy. Na świecie, zresztą i w Polsce, bardzo wiele firm reaguje natychmiast, czyli jeżeli dzieją się tego typu sytuacje, to wówczas natychmiast reagują, ale również podnoszone jest, no a co jeśli jest to serwis, który jest prowadzony przez jedną osobę, ta osoba wyjechała na 2 tygodnie na wakacje, ten serwis przez ten czas na przykład nie działa, no i okazuje się, że coś się tam takiego wydarzyło i co to oznacza bezzwłocznie i czy można to zrobić. Teraz nowa ustawa wprowadza procedurę, która się nazywa po angielsku notice and takedown. Wydaje się, że tutaj też jest mowa o tym, żeby to zrobić bezzwłocznie, ale tak naprawdę ustawodawca daje 3 dni na usunięcie takiego linku. Czy to jest dużo czasu, czy mało? Ja myślę, że tak dla stosunki rządowe to jest w ogóle abstrakcyjnie szybko, bo w ciągu 3 dni, jeżeli coś nasza administracja zrobi, to znaczy, że naprawdę się bardzo postarali, no ale to się bardzo rzadko zdarza, w warunkach biznesowych to już nie jest dużo, natomiast w warunkach takiej gospodarki elektronicznej, w ogóle internetu, no to już jest wieczność. Możemy sobie wyobrazić bardzo prostą sytuację, że mamy, i to się zdarza w tej chwili bardzo często, bo większość takiej gospodarki jest już w internecie, to nie jest kwestia materialnych nośników tego, że mamy, powiedzmy, transmisję telewizyjną. To może być wydarzenie sportowe, to może być wydarzenie medialne, możemy sobie pomyśleć o gali wręczenia Oscarów. No i teraz taki sygnał tej transmisji jest gdzieś przekierowywany, a to się dzieje. Na jakąś piracką stronę. No i teraz co z tego, że w 3 dni później zostanie usunięty? No już wszyscy wiedzą, kto tego Oscara dostał. Ale to już nikogo nie obchodzi. W związku z czym jest nierównoważność, to znaczy tego, który ten link do tego materiału, do tych danych, czy do tego strumienia podłączył, i tego, który
jest okradany w tym momencie. To co zrobić, jak zmienić te przepisy, żeby nie było tutaj tej nierówności, o której pan mówi? Wydaje się jednak, że określenie bezzwłocznie i ono ma swoje w orzecznictwie polskim, ma swoje jakby wzorce i przykłady, byłoby lepsze. Dokładnie takie samo przyjęli Amerykanie na przykład w Digital Millennium Copyright Act, gdzie jest to również określone jako bezzwłoczne usunięcie. Czyli oni sobie również zdają z tego sprawę, że słowo bezzwłocznie może w różnych warunkach oznaczać co innego. No tak, tylko amerykański system sprawiedliwości działa troszkę szybciej niż polski, więc tutaj jest... rozumiem, że bezzwłocznie oni rozumieją jako bezzwłocznie, może warto to jakoś określić. Znaczy, tutaj również w Izbie u nas są duże dyskusje na ten temat, no bo oczywiście to dla tych, którzy są tymi serwis providerami, nakłada dodatkowy koszt. Wobec czego ta dyskusja trwa. Mamy nadzieję, że to się zakończy jakimś rozwiązaniem, które satysfakcjonuje wszystkie strony. Dla dobra tak naprawdę i tych, którzy prowadzą biznes, i tych, którzy są konsumentami. Trwa dyskusja nad ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Poszukiwane są cały czas rozwiązania, które by satysfakcjonowały i konsumentów, i przedsiębiorców, i rząd. Dziękuję bardzo. Gościem Radia PIN był pan Michał Jaworski, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Dziękuję bardzo.